Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj super ciekawy temat, totalnie z życia wzięty. Zadano mi pytanie, jak z takich elementów wyciąłbym ten oto ring, czyli taki malutki, centymetrowej szerokości pierścień dookoła. Czy to zrobię, czy też nie zrobię? No i zacząłem się zastanawiać, jakby to zrobić, żeby to było dobrze zrobione i żeby nie spędzić oczywiście nie wiadomo ile czasu nad tym. No i przyszło mi do głowy pierwsze co CNC, ale na CNC nie mam jeszcze ustawionego tego stołu z pinami pozycjonującymi na nowym blacie. Bo przypomnę, maszyna się zmieniła, blat przekładałem i to nadal nie jest jeszcze zrobione, ale też zobaczcie, mamy tylko 10 mm grubości, element nam zostanie i tu byłby też problem z chwyceniem tego elementu. Przyszła mi do głowy tokarka. Na tokarce również można byłoby to zrobić, ale znowu trzeba byłoby wymyślić jakiś sprytny docisk. Z jednej strony zabierak, z drugiej strony docisk, żeby taki talerz obracać i wtedy wyciąć takie obrączki. Zacząłem mierzyć jeszcze ten element, no i oczywiście okazało się, że ktoś odwalił trochę fuchę, ponieważ to nie jest kółko, tylko jest elipsa. No więc kolejna rzecz, że najpierw trzeba to przetoczyć, sfrezować, wyciąć, żeby to było koło, a dopiero później brać się za wycinanie drugiego koła, mniejszego. I wiecie co wymyśliłem? Że chyba jednak będzie najszybciej posłużyć się tutaj sprzętami ręcznymi. No i teraz tak, od czego zaczniemy? Zaczniemy od ustawienia środka tego kółka, bo póki co nie wiemy po prostu, gdzie to jest. I teraz, żeby to zrobić, bo ten środek, nie chciałbym tego zniszczyć, zostawię to w całości, bo jest oczywiście taka możliwość, czyli zrobimy to tak, żeby na tym odpadzie nie było ani śladu. Więc żeby to zrobić, będzie nam potrzebny jakiś element dodatkowy, który sobie przykleimy i na tym elemencie będziemy wiercić środek pod pin pozycjonujący. Dobra, więc będzie nam potrzebna taśma klejąca. Przykleimy sobie ten dodatkowy kawałek sklejki na tym elemencie naszym, tylko po to, żeby nie niszczyć tego odpadu. Ten materiał w ogóle to jest jakiś rodzaj MDF-u barwiony w masie. No i dobra, mniej więcej środek, patrzę gdzie będzie. Ja tutaj mam już jeden środek wywiercony, więc muszę się troszeczkę minąć. Jest. Wymarzę sobie te linie poprzednie. Jak wyznaczyć środek takiego czegoś? Ja to sobie, słuchajcie, użyję na przykład jakiegoś krzywika, cokolwiek, ale ten krzywik, jak widzicie, ma takie dwa piny dokręcone i to pozwala mi posłużyć się tymi pinami jako zderzakami. Ołówek w rękę i jedziemy. Zderzaki są dotknięte. Rysuję linię. Obracam. Rysuję linię. Obracam. Rysuję linię. Pamiętajcie, że powiedziałem, że to jest elipsa, więc ten środek będzie się mijał, bo po prostu nie jest idealnie to koło, ale mamy zaznaczone miejsce do wiercenia pod pin od naszego cyrkla. Wiertarka w rękę. Tylko patrzę, że to wiertło akurat ma dość długie to żądło, więc muszę tutaj uważać, tylko żeby nie przewiercić się przez tą sklejkę. Jeszcze minimalnie.
Dobra. Dalej bym nie wiercił. No i teraz będziemy frezować dookoła. Tylko po to, żeby zrobić z tego idealne koło. Więc tutaj znowu musimy to wymyślić sobie, jak będziemy to trzymać. Opcje dwie, słuchajcie. Albo frezarka, tak jak teraz. I tutaj, kiedy nastawię sobie ten pin do... już tutaj tylko muszę wymyślić jeszcze... Tak, i tutaj jak nastawię ten pin do... środkowy, tak żeby zbierać minimalną odległość, ustawiamy to. OK. Jak zacznę obracać, to widzę, że w pewnym momencie po prostu mi to zaczyna haczyć o frez. I bardzo dobrze, nie? Więc muszę pójść tym kółkiem do miejsca, gdzie ten frez będzie najdalej odsunięty od materiału. Teraz sobie to przysuniemy. Tak, żeby się stykało. I mogę zacząć pracować. I tutaj to się bardzo pyli, więc widzicie, jak jestem ubrany. Oczywiście okulary na nos. No, możemy sobie tak popracować. To będziecie widzieć, co się tutaj dzieje. Frezarkę odpaliłem. Teraz lekko tym dotknę. Jak zaczyna zbierać. Jeszcze minimalnie. Jest sfrezowane koło i teraz będziemy wycinać ten środek, więc tutaj sobie skorzystam ze stopy podciśnieniowej. Oczywiście muszę to ułożyć na środku, żeby nie sfrezować sobie samej stopy. Dobra, to mamy przyciśnięte. I teraz kwestia zmiany wymiaru. Czyli to, co mam tutaj na zewnątrz. Ile to jest, nie mam pojęcia, ale sobie zaraz zmierzymy. Czyli to, co jest tutaj. Zeruję to. Zeruję to i daję minus 18 mm. I na tyle muszę nastawić ten zderzak. Cyk. Gotowe. Zaciskam. I oczywiście nie na pełną głębokość, no bo to by raczej sprzęt tego nie wytrzymał, więc wycofujemy frez i jedziemy na parę razy tak, żeby to całe sfrezować. I jeszcze zaraz zobaczymy, czy tutaj nie muszę tego przekleić, pewnie tak, żeby nie wadzić tutaj. Okej. Wszystko dobrze, jest ok, możemy frezować. I temat zakończony. Zostało mi jeszcze 3 sztuki, więc słuchajcie, da się to zrobić. Jest zrobione całkiem dokładnie, ale
pracy co niemiara, szykowanie szablonów i tak dalej, przyrządów. Tyle. Więc niby prosty temat, a dość wymagający. Więc czasami przy takich pracach wychodzi również jakby nasza pomysłowość, jak jesteśmy w stanie to ogarnąć i czy nam to zajmie pół dnia, czy może godzina. Dobra, tyle w temacie, także z takich kółek, takie kółka da się zrobić. Na razie, cześć.